Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Karolina i dzisiaj zapraszam Was na film Q&A. Odpowiem na Wasze pytania, jakie zadawaliście mi jakiś czas temu na moim Instagramie. Jeśli na moim Instagramie Cię jeszcze nie ma, zapraszam do obserwowania, a teraz nie przedłużając, zapraszam do oglądania dalej. Zacznijmy od pierwszego pytania. Ja tutaj mam porobioną screenę. Zaczynając działać na Instagramie, pomyślałaś, że zajdziesz tak daleko? Po pierwsze, uważam, że nie zaszłam jeszcze daleko, nie zaszłam do momentu, w którym chciałabym się znaleźć. Troszeczkę wyżej sobie jednak stawiam tą poprzeczkę, do której cały czas dążę. Ale ogólnie z jednej strony się spodziewałam, bo wiedziałam, że wkładam w to ogrom pracy, więc dążyłam do tego i miałam już to tak, wiecie, w głowie, że to osiągnę. Z drugiej strony jednak jest to dosyć wysoka liczba obserwujących. Może ujmę to w taki sposób, że nie spodziewałam się takiego szybkiego przyrostu tych 10 tysięcy osób tutaj u mnie na Instagramie, ale wiedziałam, że taką liczbę osiągnę w jakimś tam danym czasie pracy. Więc z jednej strony byłam pewna tego, że to osiągnę, z drugiej strony nie spodziewałam się po prostu, że w takim szybkim okresie czasu. Oczywiście nie spocznę na laurach, dalej próbuję iść do przodu, próbuję osiągać cele właśnie w tym kierunku. I oczywiście jest mi niesamowicie miło, że uważacie, że miejsce, w którym teraz jestem, jest dużym osiągnięciem, bo bardzo miło mi to słyszeć. No i będę oczywiście starała się udowodnić Wam, że nawet mieszkając na małej wsi można fajny sukces osiągnąć i po prostu mieć pieniążki z tego, co się kocha. Jakie 3 produkty kosmetyczne masz zawsze przy sobie? To zależy, bo jeśli wychodzę gdzieś tam na miasto, nie wiem, jadę gdzieś do Rossmana, czy po prostu na jakieś zakupy i tak dalej, nie mam przy sobie kosmetyków, ewentualnie mam bibułki matujące, po prostu kiedy jest gorąco, na przykład teraz jest mi niesamowicie gorąco i już po prostu nie mogę wytrzymać, bo mam jeszcze tutaj 2 lampy, które dodatkowo grzeją, więc będzie zaraz ze mnie kapać. Także jeśli chodzi o to, to mam bibułki matujące, czasem mam pomadkę, ponieważ jak gdzieś w międzyczasie zjem jakiś obiad albo coś właśnie w tym stylu, no to poprawiam sobie jednak te usta, bo pomadki mi się zjadają. I tak naprawdę poza tym chyba nie mam nic, tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że już częściej mam przy sobie pastę do zębów niż jakiś kosmetyk z kolorówki. Mam aparat na zębach, także jestem zmuszona często po posiłkach, na przykład w miejscach publicznych, umyć zęby, więc wydaje mi się, że to jest kosmetyk, który zawsze przy sobie mam. Kolejne pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona paleta cieni i dlaczego? Ciężko mi wybrać jedną paletę, bo mam takie 2 ulubione, aczkolwiek jeśli chodzi o taką delikatnie tańszą półkę, ponieważ tą pierwszą mam na myśli Anastasia Soft Glam paletę, którą ubóstwem i kocham całym sercem. A aktualnie moją ukochaną paletą, bez której się nie rozstaję, którą zawsze mam w kosmetyczce, jest Bohema. Jest to paleta z Glam Shopu, która powstała ze współpracy z Zuzią. Wygląda tak. Ja podejrzewam, że na dniach będę robić ulubieńców takich lata moich, podsumowanie. I na pewno będzie ona tam umieszczona, także macie mały spoiler. Jest to paleta, którą po prostu ubóstwiam, bez której nie wyobrażam sobie życia. Ona, nie pamiętam ile kosztuje, gdzieś Wam tutaj napiszę. Na pewno ponad 100 zł za nią dałam i ciężko ją było przez jakiś czas kupić. Można tą paletą zrobić makijaż dzienny, wieczorowy, a przede wszystkim ślubny. I to jest bardzo duży plus tej palety. Jest ona tekturowa, jest troszeczkę brudna, także wybaczcie, ale jak widzicie mamy beżowy mat, także to jest podstawa zbudowania oka. Nie mam nic czarnego, może to jest takie coś, co jednak mi tutaj brakuje. Takiego właśnie czarnego cienia, który przyciemni ten zewnętrzny kącik, zadymi ładnie na przykład kreskę. Ale radzę sobie jakoś tam bez tego. Są cienie błyszczące, są cienie matowe, idealne do zbudowania powieki, idealne do załamania, do nałożenia właśnie na środek. Nie potrzebują te produkty glitter primera z NYX'a. Radzą sobie świetnie również bez niego na przykład mokrym korektorze. Także jeśli chodzi o tą paletę, musicie ją mieć. Jaki trend makijażowy na Insta najbardziej przypadł Ci do gustu, a który jest beznadziejny? Jeśli chodzi o trendy takie makijażowe, w tym momencie przychodzą mi tylko 2 do głowy i jeśli chodzi o ten, który mi przypadł do gustu, jest ostatni trend, który jest dosyć sławny w internecie, głównie na YouTubie. Jest to trend dotyczący malowania, właśnie robienia makijażu Foxy Eye, czyli robienie takich oczu właśnie lisowatych, takich wyciągniętych do zewnątrz z fajną taką zadymioną kreską, która pięknie właśnie wydłuża tą powiekę do góry. To jest mega super sprawa dla mnie. I to mi się mega podoba i na pewno Wam nagram taki film, jak tylko znajdę chwilkę czasu. A jeśli chodzi o taki trend, który mi się nie podoba... Co mi się nie podoba?
takich makijaży, powiem wam szczerze, że nie przychodzi mi nic do głowy. Na pewno nie jestem zwolenniczką malowania ust na czarno, na niebiesko, takich właśnie różnych szalonych kolorów. Ja się nie lubię w takich kolorach, więc to jest dla mnie taki trend, który nigdy się raczej nie wkomponuje w moje życie, ponieważ się to po prostu nie podoba. Więc to jest rzecz, która teraz przyszła mi do głowy, a nie przygotowywałam sobie tych pytań wcześniej, żeby po prostu jakoś sobie to przemyśleć. I następne pytanie. Jak robisz swoje brwi? Wyglądają cudownie. Dziękuję. Moje brwi wyglądają czasem cudownie, czasem średnio. Brwi są akurat taką częścią mojego ciała, która najwięcej zawsze sprawia mi problemu, która najbardziej mnie denerwuje i najwięcej zabiera mi czasu. Czasem te brwi mi wyjdą, czasem nie, w zależności od tego, jak bardzo mam na to czas i jak bardzo temu po prostu poświęcam uwagę. Ja maluję brwi pomadą z Anastazji i jest to pomada, bez której nie wyobrażam sobie po prostu malowania brwi. Do tego używam zwykłego jakiegoś ściętego pędzla z Hulu albo z Hakuro, w zależności od tego, co mam bliżej mojej dłoni. I później przeczesuję te brwi zwykłą szczoteczką, taką właśnie do brwi z na przykład Natury, chyba mam jakąś, Donegala bodajże, to jest chyba firma, która jest w Naturze. Przeczesuję sobie te brwi mydełkiem do brwi. Mydełko mam z firmy... No mam. Slash Brown. To jest firma, z której mam mydełko. Ono kosztuje 40 zł. Wspominałam o tym mydełku ostatnio chyba w ulubieńcach bodajże. Albo w jakichś tam produktach, które zmieniły moje życie. Jakiś taki film ostatnio nagrywałam. No, to po prostu tym mydełkiem sobie zaczesuję te brwi, aby one były puszyste, poszły mi do góry, aby na szerokość jednak one poszły, ponieważ ja mam dosyć wąskie, choć wiem, że są osoby, które mają węższe. Więc często mówicie mi, że jak ja mówię, że mam wąskie, to chyba wąskich brwi nie widziałam. Widziałam, ale w moim przekonaniu ja też mam wąskie. Treść koniecznie swój ukochany film. Mój ukochany film to jest po prostu temat rzeka. Nie potrafię chyba wymienić mojego ukochanego filmu. Ja bardzo lubię Zieloną Milę. To jest film, na którym zawsze płaczę, który po prostu zawsze wzbudza we mnie ogromne emocje i uczucia. To jest taka moja pierwsza pozycja. Chyba bym tak nazwała pierwszą pozycję. Kolejny film to Pamiętnik. To też jest wyciskacz łez totalny, także mega polecam, jeśli jeszcze nie oglądaliście. Na pierwszym miejscu dla mnie jest Dirty Dancing. Jedynka. To jest film, który ja mogę oglądać 30 tysięcy razy dziennie i on mi się nigdy nie znudzi. Muzyka w tym filmie, uczucia po prostu ludzi w tym filmie, gra aktorska, to jest po prostu dla mnie coś wspaniałego i to jest film, który teraz po przemyśleniu nad tymi filmami chyba mogłam uznać za takie pierwsze miejsce tak naprawdę, bo no to jest sztosik, taki petardka po prostu, to jest wiśnia na torcie i nie wiem, czy jakieś jeszcze określenie mogę tutaj podać. Muzyka w tym filmie, klimat tego filmu, te tańce, po prostu to jak ci ludzie emocjonalnie podchodzą do siebie w tym filmie, ile to ma uczuć i takiego po prostu takiej refleksji, którą też daje ten film bardzo dużo. To jest taka pozycja dla mnie podstawowa, którą każdy człowiek powinien oglądać na świecie. No, nie musi, ale jak chce, to niech sobie ogląda. No i kolejne pytanie, które przewija się już przez bardzo długi czas na moim Instagramie, na moim YouTubie. Bardzo często jest to pytanie, czy powiększałam usta? I osoby, które śledzą mojego YouTuba, a nie trudno nie śledzić, ponieważ rzadko dodaję tutaj filmy, poprawię się, obiecuję. Wiem, że zawsze tak mówię, ale się poprawię. Także osoby, które oglądają, wiedzą, że film albo dwa filmy temu poinformowałam, że tak, że powiększam usta i robię moje usta raz na półtorej roku mniej więcej. Robię sobie półbeczkę po to, żeby tylko podtrzymać efekt. Nie powiększam ich, nie chcę wyglądać jak glonojad, jak karp na święta w Wigilię. Także to jest coś, co robię, co po prostu lubię robić, co daje mi pewności siebie. Ja się lubię w powiększonych ustach, czuję się dużo lepiej właśnie z takimi, ponieważ miałam bardzo młodziutkie. Pokażę wam tutaj moje zdjęcie. Ogólnie kilka osób mi pisało, że fajnie jakbym stworzyła ten film, więc jak was to interesuje, mogę wam opowiedzieć o całym procesie, jak to wyglądało takiego szaraczka jak ja. Na pewno jest to emocjonująca rzecz, która nie sprawia jakiejś wielkiej przyjemności.
ponieważ osobiście wolę zrobić 5 tatuaży niż zrobić sobie usta. Uważam, że moje usta są zrobione naturalnie, nie przesadzam z efektem, jest to coś takiego 100% dla mnie, czego nie chciałabym już mieć większego, nie chciałabym mieć mniejszego. To jest poziom, na którym po prostu chciałabym się zatrzymać. I to tyle w tym temacie. Ostatnie pytanie to plany na wakacje. Jakiś czas temu, jeśli śledzicie mojego Instagrama, byłam w górach, w Zakopanem, z rodzinką mojego chłopaka i z moim chłopakiem. Byliśmy na Morskim Oku, na Dolinie Białego, ogólnie taka mała tak naprawdę wyprawa, ponieważ nie starczyło nam sił na więcej. Następnym razem w ogóle chcemy nauczyć się jeździć w końcu na nartach, bo chciałabym pokochać zimę, bo nie lubię zimy bardzo, a chciałabym ją w jakiś sposób pokochać w jakimś tam, wiecie, konkretnym celu i może te narty mi dodadzą, mam taką nadzieję. A jeśli chodzi o dalszą część tych wakacji, jest to bardzo mocno pod znakiem zapytania, ponieważ nie wiemy, co się będzie działo u nas w kraju. Aktualnie dzieje się coraz gorzej z każdym dniem, więc obawiam się, że inne państwa mogą się na nas zamknąć. Na początku mieliśmy w planach Majorkę, polecieć na wczasy właśnie na tydzień, jednakże Hiszpania troszeczkę dała się znaki i niestety nie jest tam pozytywnie aktualnie, chociaż wiem, że na wyspach jest dużo lepiej niż na przykład w Barcelonie. Aczkolwiek troszeczkę się obawialiśmy i musieliśmy z tego zrezygnować, znaczy nie musieliśmy, po prostu podjęliśmy taką decyzję i aktualnie mamy w planach Grecję. Tylko tak jak mówię, patrząc przez pryzmat tego, jak wygląda aktualnie sytuacja w naszym kraju, niestety inne państwa mogą się na nas zamknąć i wypiąć, więc też się troszeczkę obawiam tego. I to by było na tyle z pytań. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Może za jakiś czas właśnie powtórzę, zrobię taką drugą część, jeśli Was coś będzie jeszcze z mojego życia interesować. A teraz zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, do wpadania na mojego Instagrama i trzymajcie się, życzę Wam udanego dnia. Cześć!